Siema, z tej strony Lewy, na to znowu Five Nights at Freddy's 2. Jedziemy czwartą noc. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo jestem zjebany. Jak ja mogłem zostawić laptopa na oszczędzaniu energii, grać cały czas? Przeszedłem czwartą noc i przeszedłem prawie. Znaczy, no nie przeszedłem, ale męczyłem się z piątą nocą już dłuższy czas. I co? I całe nagrania wszystkie się zacinają cholernie. No zobaczycie może tam potem fragmenty z tego, co nagrywałem, ale kurwa... Jak ja mogłem taki błąd popełnić? Macie tu całą tą rozmowę, no trochę już poogarniałem, zresztą powiem wam co. Ale... no, to mnie cały czas straszy. I want to emphasize, though, that it's really just a precaution. Asbury Entertainment denies any wrongdoing. These things happen sometimes. It'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things, and I'll keep you posted. Just as a side note, though, try to avoid eye contact with any of the animatronic side if you can. Someone may have tampered with their facial recognition systems. We're not sure. But the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. Tak zauważyłem, szczególnie potem, w piątej nocy. When they encounter an adult, they just stare. Anyway, hang tight, we'll all pass. Good night. Świetnie, więc tak jak mówię, nagrałem już czwartą noc całą i piątą jak przechodziłem. I zauważyłem kilka takich zależności, że ja muszę zastosować się do tej metody, co mi napisaliście. I zastosować się do tego, co ja sobie sam obiecałem przedtem, że każdym razem jak będę wychodzić, zakładam maskę na twarz. To w piątej nocy to już jest chyba podstawa. W czwartej może jeszcze niekoniecznie. No nie, nie, ten dzieciak niech spierdala, ja go nienawidzę. Już mi kilka razy tutaj zepsuł całą rozgrywkę, więc... O nie, 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 nie. Zdupcaj! Okej, okay. Węgl! Siedź tam. Miałem sytuację, że węgl wbija mi do pokoju i świsiała nade mną, więc miałem już przesrane. I nie chciała wyjść, przez jakiś czas się utrzymałem właściwie, ale... Tak jak mówię, po odcinku wam to wrzucę, jak ktoś będzie chciał zobaczyć, to zobaczy jak to tam wyglądało, ale... Rzeźnia była. No i całe nagranie się tnie, więc dużo też nie zobaczycie, ale... Jak ja mogłem tak zrobić? Jak ja mogłem? No kurwa. No więc muszę się zastosować do tej waszej metody, co mi napisaliście, że... Chowam kamery, sprawdzam lewe światło, środek, to... Wchodzę kamery i ja się zastosuję też do tego, co ja sobie mówiłem, że zakładam maskę za każdym razem, jak wyjdę stąd. Bo to mnie po prostu trzyma od tego, jeżeli coś by mi wyskoczyło. W piątej nocy to już skakuje cały czas, więc nie ma sensu. No muszę sprzedać też światła po bokach, bo no męgle jak weźmie do pokoju mam przesrane. Jak baloniarz mi leci do pokoju, też mam przesrane. Widzę, że Boni to praktycznie już ten nowy odpuścił. Chica praktycznie nie wyskakuje nigdzie, więc ani nigdy. Więc to nie ma sensu. Dobra, nieważne. Fucking fuck. Czyli to jeszcze nie jest piąta noc, ja to już tak traktuję, no ale nieważne. Może to przynajmniej da mi radę, da mi, pozwoli to teraz przejść za pierwszym razem, więc... Byłoby bardzo miło. Coś idzie szybami. Okej, nic nie ma. Chica! Chyba za późno, chyba się spóźniłem, mam tylko sekundę na to, żeby tą maskę założyć cholerną. Już trochę zauważyłem, jak ona działa, więc jest troszeczkę spokoju. Okej. Zauważyłem, jak ta maska działa, więc... Mam przewagę teraz. Wiem, że jak coś mi wyskoczy i stoi przede mną, jak już jestem w tej masce, to nie mogę je zdjąć, czyli teoretycznie mogę zarobić na czasie, trzymając cały czas przycisk, czyli myszkę, tam gdzie się maskę zdejmuje, bo jak to się skończy, to od razu mi się maska zdejmie sama. Takie tam minimalne, ale tutaj nawet sekunda potrafi uratować. Mam nawet setna sekundy. O, Bonnie, jak jest tutaj w korytarzu, to mi nic nie zrobi. On dopiero idzie tam do pokoju, do kanalizacji, wtedy wychodzi. Więc się nie mam czego bać. Ale może mi Chica wyskoczyć w kanałach, więc... A, nie tu! Przejdę to, przejdę. Dam radę. Muszę dać radę. Tylko nie dać sobie nikogo wpuścić do tego bagna. Okej, okay, spokojnie. Na spokojnie. Tak jakby na spokojnie.
Fuck! Fuck! Wychodź stąd! Wyjdź stąd! Wyjdź! Wyjdź! Nie mam na ciebie czasu, wyjdź stąd! Poszedł sobie. Nie, nie poszedł, tam coś przyszło. No ale... A kukła? Co ja z kukiełką zrobię? No właśnie. Wiedziałem, nie wiem czy zdążyłem. Fucking fuck, ta gra jest przesadana. Oj, dawa, hajda, słychać, okej, zdążyłem. Zdążyłem, ale i tak się boję, czy mi wyskoczy, czy nie. Nie wychodź stąd. Mangle! I siedź tam, siedź tam. Okej, okej, siedź tutaj, Mangle, spokojnie, siedź sobie. Łaaa! Ta lisiasta jest nawet fajna! Może to sam fakt tego, że jest lisem, nie wiem. Nie mam jakiegoś fetyszu na punkcie lisów, ale jest fajna. Jest fajna. Okej, jest piąta. Jest piąta, dam radę, spokojnie. Spokojnie, spokojnie, tak żeby to kończyło. Nie, tutaj nie wpuścić. I wytrwam, wytrwam, dam radę. Oj, nie, wychodź stąd! Nie dostaniesz mi się do pokoju. Ona tu jeszcze jest. Okej, okay, już chyba jej nie ma. Ten dźwięk zakłóceń to jest właśnie ta Mangle siedząca tutaj albo gdzieś pobli... Freddy, nie, proszę, nie, błagam, Freddy! Fuck, 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 fuck! Fuck, 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 nie, 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 jest piąta, już prawie przechodzę tą noc, a wy mi tutaj wyskakujecie jak te cioty! Nie, 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 zostawcie mi w spokoju! Oh, fuck! Wy wredne skurczybyki! Coś tu wychodzi. Ach. No już prawie jest piąta. Tu już nie ma zamknięcia drzwi czekania, że coś może nie przyjdzie, może przyjdzie. To nie jest tak. Och. Przechodzę ten koszmar dzisiaj drugi raz. I ponadto zobaczyłem tutaj coś nowego, totalnie nowego, bo tak jest taka scenka, w której przychodzi mi właśnie kukła. Jest Chica z pierwszej części, jest Bonnie z pierwszej części, jest kukła. I ta jadalnia wygląda na tą z pierwszej części, z tej starej pizzerii. No właśnie, z tej starej pizzerii. Jak po rozmowie z telefonicznej z piątej nocy wam coś powiem, co zauważyłem. It's me. Świetnie. Dobra, piąta noc. Poszło gładko z czwartą nawet. Gładko, powiedzmy. Gra to jest rzeźnia. Więc teraz zadzwoni do nas gościu, nam powie oczywiście kawym. A ja to skomentuję, jak będę miał siły przynajmniej. Posłuchajcie sobie. Hello, hello. Hey, good job, nice fire. Hey, keep a close eye on things tonight, okay? From what I understand, the building is on lockdown, and no one is allowed in or out, you know, especially concerning any previous employees. When we get it all sorted out, we may move into the day shift, but this one just became available. We don't have a replacement for your shift yet, but we're working on it. We're going to try to contact the original restaurant owner. I think the name of the place was... Fuck. Red Bear's Family Diner or something like that. Okej, więc to co powiedział gościu to to, że dzieją się dziwne rzeczy, zamykają pizzerię ze względu na dziwne wydarzenia, bo animatrony lepiej nie patrzeć im w oczy tak dalej. To nie wiem kiedy, w których nocach mi się pomyliło, ale mówił, że animatrony zachowują się dziwnie wobec dorosłych. Wobec dzieci są spoko, wobec dorosłych są dziwne tak dalej i trzeba ich unikać kontaktu wzrokowego, nie wiem w jaki sposób. I zamykają pizzerię, bo coś się tutaj dzieje dziwnego, ale to jest tylko, tak jak gościu powiedział, tylko żeby czemuś tam zapobiec, lepiej zabiegać niż leczyć, tak? Ale nie wiadomo o co konkretnie chodzi, bo tutaj tak pitolą. O nie, wychodź stąd mały. I po prostu wspomniał, że stara się skontaktować z prawowitym właścicielem poprzedniej pizzerii, która nazywa się Freddy Fazbear's Diner, czyli to nie jest nazwa pizzerii z pierwszej części. Cholera, zaraz mi wybiegnie jak kukła. Fuck! No idź stąd, dzieciaku!
Skończ! Nie śmiej się ze mnie! Ja tu padakę przechodzę! Nie rób tak! Ty straszyłaś mnie! Bo ja jestem kurwa dzika. Nie ty! Aaaa, kurwa! Ja pierdolę! No tej szmaty to się nie spodziewałem! Nie skończyłem nawet mówić, o czym mówiłem i... Och... Ta kukła to jest chyba najgorsze, co może być w tej grze. Tak, to jest moje zdanie. To jest moje zdanie. Dobra, więc wracając do tematu, który powiedziałem. Pisarnia nazywała się inaczej, czyli to nie była ta z pierwszej części. Czyli to może być to, o czym mówiliście, o czym cały internet trąbi, że to może nie być sequel. To może być prequel, czyli to, co się zdarzyło przed Five Nights at Freddy's 1. Ale to się nie trzyma kupy z jednej prostej przyczyny. Te animatrony, które są stare, które były w pierwszej części, kiedyś musiały się zestarzyć, kiedyś musiały być nowe, a to było w pierwszej części. No i to się nie trzyma kupy. Za to, co się trzyma kupy, to to, że gościu, który zginął w pierwszej części w piątej nocy, on tutaj dalej żyje. Więc nie wiem, jak to się ma do siebie, czy to jest w końcu prequel, czy sequel. Gościu, który wydał tą grę, mówił, że sequel niedługo wyjdzie, tak? Ale wygląda na to, że to może być prequel. I to, co gościu powiedział, właśnie też jest dość dziwne. Więc zobaczymy, jak to się ma do siebie, może tam są telefony jeszcze w następnych nocach. Normalnie w szóstej nocy telefonu nie było, ale zobaczymy, co będzie w tej grze, bo nie wiadomo. A włosy mi przeszkadzają, nie mam co z nimi zrobić, nieważne. Nie mam co z nimi zrobić. Obciąć, suki. To czeka w ogóle, kiedykolwiek wyskakuje. Fak, nie! Wyjdź stąd! Tu już chyba przeszedłem najgorszy zabaw, jaki w ogóle miałem, przez tą kukłę zasraną. Nie wiedziałem, że jak tu pudełko zaczyna grać szybciej, to znaczy, że automatycznie to już wyskakuje od razu. Jeszcze przy ekranie śmierci, jak umarłem tutaj, przy tej piątej nocy, za którymś razem... O, cześć! Pojawiła mi się taka minigra, pewnie już większość z was o niej wie. Kontrolować sytuację tutaj. Może nie będzie... Aj! Chyba już po mnie. Aaaa, fuck! Ułatwiłem sobie trochę sprawę, bo zbindowałem sobie przycisk control do przycisku na myszce, więc... Jeżeli nie mam wolnej ręki, to w najgorszym wypadku mogę zaświecić tą latarkę, ale i tak wolę kontrolem. Jest dużo łatwiej. Co? On się już porusza, więc to hello mówi ten baloniarz cały zasrany, tak? Okej. Okay. Już coś lezie po moje dupsko. Coś siedzi w kanałach, to ja już muszę maskę zakładać na twarz. Każdym razem. Okej, okay, jest mengl. Wychodź stąd. Okej, okay, wyszła. Wyszła. Nie chcę tutaj, chcę kamerę. Tu jest Freddy, czyli zaraz mi wyskoczy. Mengl siedzi w szybie po prawej. Słychać ją cały czas. Okej, okay, teraz już wyszła. Jest czysto. Okej. Okej. Okay. Najważniejsze jest nauczyć się tej gry, tak? Na pamięć, żeby znać każdy ruch, każdy dźwięk, co robi. Bez słuchawek się to gra, to nie ma szans się tego przejść dalej niż na jakiś tam etap. Wyjdź stąd! No nie powie kukła przybiegnie! Okej, okej, okej! Fuck! Mam przejebane! Nie, nie! Fuck! O w mordę! Mangle! Mangle! Już po mnie, naprawdę jestem tak zesrany, już po mnie. Nie, tylko ty mi nie zablokuj świateł. Nie blokuj mi tych świateł! Idź stąd! Nie, ona już do mnie biegnie, ona już do mnie biegnie! A fuck, nie już po mnie, nie patrz na to, nie! Dobrze tutaj patrz, ja wiem, że jest to kupa, nie! Wiedziałem! Ona jest kurwa najgorsza! Właśnie o tym mówiłem. To jest minigra, którą zjebałem, bo... Jest więcej? Ona jest inna niż tamta. Take cake to the children. Zanieś ciasto do dzieci, okej. Okay. W poprzedniej minigrze miałem... Jak mam tam przejść? O co chodzi? To jest jakiś samochód? W poprzedniej minigrze miałem taką, że goniłem za kukłą, więc... Thank you.
co tu chodzi? Na chuja są te minigierki? Co one coś do fabuły dodają, czy coś? Miałem poprzednią minigrę, no i możliwe, że zmieniłem coś źle w plikach gry, bo cofnąłem do czwartej nocy, cofnąłem kastenkę do czwartej nocy, coś tam jeszcze można było cofnąć, ale nie wiedziałem, czy powinien to cofnąć. I to chyba była ta minigra. Nie cofnąłem, więc to jest ta następna. I dlatego mam inną, bo właśnie nie cofnąłem. Powiedziałem błąd. No bo musiałem nagrać od początku tą czwartą noc, tak? No bo to by nie miało sensu. Ani mi się ważcie obydwoje siedzieć tam na dupskach. Cześć Czyka, wiedziałem, że jest już tam w tych szybach, okej. Byłem gotowy na to, że możesz mnie odwiedzić. Posprzątałem, pokój, chuj, dupę, nie wiem, dobra. Wypierdalaj. Wszyscy spierdalać, na co, na jakiego chuja ja tu jeszcze siedzę w tej restauracji, no. O nie, wyjdź. Wyjdź! Nie! Wyjdź stąd! Może sobie. Fuuuuck! O w mordę, chyba mnie zabije już. Wiedziałem. Okej, ta nowa Czyka wygląda tak damsko. Stara Czyka też wyglądała już bardziej damsko, ta... Ta, że tak powiem, przerobiona stara wygląda bardzo męsko. Gender. Fuck, nie nagrywa mi kamera, świetnie. A, fuck, buntuje się przeciwko mnie sprzęt, świetnie, zajebiście. A! Mangle, dobra, Mangle, wyjdź sobie, wyjdź, okej. Dobra. Nie zdążyłem. Hello. Oby zdążyłem. A, cześć. Cześć. Fucking fuck. Fucking fuck. Mangle siedzi w szybie. Wyszła już z niego. Och, już myślałem, że będzie ciężka sytuacja z tym. Bo jak raz zejdzie na dół, bardzo, że tak powiem, ta przez... Jak to się zwa? Pozytywka. To już jest przesrane. To jest już cholernie ciężko, żeby ją trzymać cały czas na dobrym stanie. Och, ale nie jest tak, że uratowałem się w jakiś sposób. A, bo, Czyka! A. Wejdź stąd! Wyszła, okej. Tam jest Bonnie! Nie mam czasu na to, stary! Fuck! Fuck! Krzani wszystko, no! To jest rzeźnia! Fuck, się wystraszyłem tej maski! Okej! Okay. Dobra, jakoś się odratowałem, jest dobrze! Okej! Okay. Stres mnie zżera, bo robię niekontrolowane ruchy, których nie chcę robić. Na przykład cały czas świecę latarką, mnie wyczerpuje w ten sposób. Idź stąd, okej. Nie wiedziałem, że Bonnie może jeszcze przyjść, myślałem, że on już jest zablokowany, bo go dawno nie było. Okej, ale mimo wszystko te ruchy się jakoś same potrafią wyćwiczyć i już samo wszystko idzie. Dobra. Jest 5:00, kończymy to, chłopaki. Koniec. Jest 5:00. Kończymy. Nara. Na razie. Przynajmniej o latarkę się nie muszę martwić. Okej. Dobra, o latarkę się muszę martwić, ale myślę, że mi starczy. O nie, wychodź stąd.
Latarka mi się kończy. Latarka mi się kończy. A noc też mi się kończy. Lisiasty! Jest! W końcu! W mordę jeża! Nie wiedziałem, że tu siedzisz. Wystraszyłaś mnie. Tak. Ta gra to nie jest sequel. Czyli to nie jest to, co się działo po pierwszej części. Co to jest? To jest to, co się działo przed jednak. Chyba tego nie ogarnię. Bo na tym czeku pisała data 1987. A była ta historia, że przez to zamknęli pizzerię, przez to Lisiastego w pierwszej części zdemontowali, bo w tym roku on coś tam zrobił tym dzieckom, albo coś tam takiego się wydarzyło. Nie wiem, która to jest wersja w końcu. Czekaj, bo są dwie wersje. Jest to, że Lisiasty upierdolił tą dziewczynkę, albo jest to, że ktoś się przebrał w strój złotego Freddy'ego i zabijał dzieci. Nie wiem w końcu, które. Ale no popatrz, czyli to jest to, co było przed. Tak. No dobrze, no, ale tamte myśli są przerażające, brzydkie i w ogóle spierdolone. A te wyglądają jeszcze w miarę... Też sposób. Nie ogarniam, ale tam było jeszcze coś... Może to skończę. No tak, ale... Dobra, to moment, ja już będę kończył. Jeszcze tam na koniec rzucę jakieś te fragmenty z tego, co przedtem nagrywałem, co mi się spierdoliło, bo ustawiłem komputer na oszczędzanie energii i cały czas mi mulił. To jest przeze mnie? Na mnie? Nie, ja, bo w szkole wczoraj miałem komputer i ustawiłem na oszczędzanie energii, bo na baterii siedział. Ja czekałam, aż wrócisz, żeby móc grać. Tak, dobra, to kończę. Trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w następnych filmach. Uciekinier Prażynka Leśna Suka pozdrawia. Nie wejdę w kamerę, bo ja jestem szpetny ryjek. Ja ci dam szpetny ryjek. Łuka! To suka. Dobra, na razie. No to już po mnie. Właśnie miałem wyłączyć i włączyć od nowa grę. Mangle! Nie wyskakuj mi. Nie trzymaj świat. Fuck! I się zapomniałem. I mi chyba zaraz wyjebie. Ale mi wyjebie. Zawsze odwracam wzrok i co ja odwrócę wzrok i się spojrzę z powrotem, czy na pewno mi coś nie wyskoczy. To oczywiście wyskakuje mi z tą mordą rozjebaną, no kurwa mać. Fuck! Co robić? Jak żyć? Fucking fuck! Ej, co miałbym z tą Mangle zrobić? No nie zgadzam się na to, nie! Ono tu będzie cały czas teraz siedzieć? Nie! O, wyjdź stąd już! Nie potrzebuję cię tutaj! Jak ta Mangle działa? Jak ją się jej pozbyć? Jak ona już bije do pokoju? Coś mi się wydaje, że ona jak już bije do pokoju, to już nie ma przebacz. Fuck, nie! Umarłeś już dużo razy? Tak, zdechłem. Ile? Co? Ile razy? Nie wiem, 5-6. A kto cię zabija? Wszyscy. A ty? Oni wszyscy mnie nienawidzą, bo jestem czarny. Twix. What the fuck w ogóle? Będę się śmiał teraz ze swojego ryja zamiast grać w tym Five Nights at Freddy's 2. Po prostu świetnie.